3, 2, 1, start. Tak, czyli wygrywają zieloni. Dobra, czy moja drużyna mnie słyszy? Tak. Oczywiście. Dobra, to zagrajmy klasycznie. Chwiki do miasta, medy na lewo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Roger. Tylko na razie nie atakujcie, dobra? Na razie zobaczymy, co oni kombinują. Okay. To co, na A0? No medy na akademickie, no, chwiki do miasta. Czekaj, oni mają same medy, tak? To bez sensu, czekajcie. Nie, oni mają same medy, tak? No większość. Dokładnie. No tak. To nic. Dobra, panowie, ładować złoto na fulla i jedziemy z nim. Ładować haeczki. Chyba apek. Złotem plujemy, niech widzą, jak się u Sirtroka bawią ludzie. Niech tam jeden się wychyli i sprawdzi, a reszta niech troszkę poczeka z tyłu, żeby tam od razu nie było. Dobra, ile tam jest? 6? 5? To dawajcie tutaj dawajcie za mną. Dobra, medy, nie traćcie HP na razie. Poczekajcie, aż tam dołączymy jakoś od boku. Mam spota. Dobra, wylewają się chyba lewą stroną. Dobra, to dawajcie na kapa. Zmierzymy ich przez kapa. A co? Tak też można wygrać. Tego się nie spodziewają. Kapujemy, panowie. O, matko boska. Kapujemy. Dawać tego kapa. Reszta broni kapa. No, ci co są na kapie, to tam z tyłu, a reszta broni. Tak, dokładnie, tak teraz. I wygrana. Kap fast. Noops. 1-0. Ale jeszcze nie skapowaliśmy chyba. Już skapowaliśmy. No to czemu jeszcze trwa? Trochę za długo nam zaszło tych akademikach. Panowie, no coś wam nie wyszło. A myśleliśmy, że tu się, że nie gramy na kapa, wiesz? Myśmy nie chcieli kapować, my się chcieliśmy bić, a to tak, wiesz. Dobra, możemy zmienić czołgi, jak chcę. Ready, go. Ready, steady, go. Aś mapę wybrał Turek. No tak dla odmiany. Dobra, słuchajcie, ja proponuję, żeby lewą stronę... Tutaj pod most wjechały dwa czołgi, te dwa oiki na przykład zablokowały przejazd. No a reszta się klepie tak naprawdę na środku, tak? A później jak będzie okazja, to wszystkimi tymi heavykami spróbujmy się przelać tutaj od tyłu tam do nich. Jak będą zajęci tutaj na środku. Ale my jak ojami tam wjedziemy pod most od Turku, to nas wyklepią z prawej strony. Znaczy tak, żeby was nie wyklepali, tak? Jak będą medy zajęte na środku, to później się przelejemy wszystkimi heavykami na lewo. Także wszystkie nie dyskutuj, wykonuj rozkazy. Tak jest, na lewo, a my na środku próbujemy ich zająć. Tak i jest. I nie ginąć. To mi się podoba, Snickers. Tylko nie traćcie hapsów, po prostu mamy tylko odciągnąć uwagę. Dobra, już wiemy, gdzie są.
I postarajcie się nie zaświecić tymi chemikami, dobra? Ale panie, oni zaraz... Ktoś nie świeca. Dobra, ciśnijcie w stronę ich kapa, tam żeby od drugiej strony mieć ten... Musimy się cofnąć. Żeby mieć osłonę od drugiej strony. Ale przelewają się już po lekku. A wy się tam przelewajcie. Przelewamy się na ich stronę. O kurde, trafił mi oik. Spróbujcie tam od tyłu wjechać. Żebyście mieli osłonę od budynków. I ze 2 medy w razie co muszą tutaj zostać na dekapa. Tam na lewo panowie se bardziej wjedźcie. Tam gdzie Cromwell jedzie. Oczywiście oiki by się przydało wyklepać. Tutaj Cromwell z typem, nie rzucajcie się na wrogów. Tylko jak zaczną ostro kapować. Dobra, ciśnijcie heavykami tam dalej. Dobra, i teraz tak naprawdę potrzebny jest jakiś spotter, który będzie tutaj świecił, a my będziemy klepać tymi kawodwójkami. Weź tym typem się cofnij, dobra, jak możesz. Oni tam z C0 ubijają. Spróbuj tam zaświecić te całe C0, jak ktoś może. Nie da rady za bardzo, tam właśnie light stoi. Ewentualnie kromką nie da rady tam wjechać jakoś. Jest USA. No dobra, słuchajcie, no to ewentualnie cofamy się tymi wszystkimi heavykami w stronę naszej bazy, będziemy się bronić. Medy, lighty niech poczekają, aż dojadą nasze wszystkie heavyki na atak jakikolwiek. Albo dwójki, cofamy się. Ładnie. Tylko cały czas Cromwell jeszcze tam, nie atakujcie. Czekamy na nasze heavyki. Tego A43 możecie wykończyć, on jest na dobicie tylko. Ale i tak, poczekaj Cromwell nasze heavyki, dobra? Heavyki dojadą na J2 na przykład, czy nie bardzo? Cromwell, uciekaj. Chowaj się za Oika. Sinkers ma full HP. To się przyda. 4 i 4. Uważaj, zaraz tutaj w stronę Oika wyjedzie coś za Cromwellem, zaraz może. Dobra, kończę ładować. Ładnie KW2. Spróbujcie się zgrupować w G2 na przykład, bo oni tam cisną. Tam jest samotny oik, trzeba go koniecznie wesprzeć. Dacie radę tym oikiem się przesunąć do drugiego oika?
Będzie lipa. Będzie lipa, dwa oiki. Snickers to ogarnie. Uwaga na plecy, musisz skalpo ten... To nie ogarnę. Na Snickersa wyjeżdżają, uważajcie. No, będą pojedynczo wyjeżdżać, naraz na jednego, potem na drugiego. Jest najłatwiej. Dobra, ale bitwa była zacięta. Dobra walka. Wszystko przez Snickersa, ale prawie wygraliśmy. Pół wciskać i jeszcze jeździć, to już w ogóle jest masakra jakaś, bo mi zaczyna brakować palce pomału. No dobra, dobrze było. Lecimy. No to go. Dobra, spróbujmy na razie zagrać pod naszą jedyną artę, żeby zaświecić środek. Jeden i trzeci niech zostanie na G2 profilaktycznie. Reszta heavików na banana. To może lepiej, żebym ja tam został, bo ja tam... O, dobrze, banana. Dobrze, tak, nie widziałem. To weź tym ochotem. Tylko nie dajcie się wyklepać wiadru ze środka na te patony, Pershingi. To Snickers poleci dołem, zobaczyć. A ja pojadę wspierać Snickersa w razie czego. Na razie ich trochę osłapmy tą artą, jak się uda. Ja pojadę tutaj sobie na lewo. A heavyki na bananie niech tam sobie zerkną i na razie czekają. Kurde, te skały. Nie zauważyłeś mnie. Piłeś? Cały czas. To dobre. Dobra, Arta, niech klepie co tam może. Ja miałem spota. Ja też miałem spota. Ja też. Tam merchałem, pewnie będzie. Arta, niech klepie Pershingi, co tam widzi. Dobra, ktoś niech tam świeci ten środek medowy. Bananie na razie złoty. Snickers, chodź może tutaj zerkniemy. Arta niech wali w Pershingi. Snickers, podejdź tu do mnie. Czekaj, bo klepie środek. Dobra, wyklepmy te medy ze środka najpierw. Runa górce. Może skalpa podjechać trochę dalej. Dobra, heavyki podejmujcie walkę z tymi heavykami. Ocho z Ferdkiem niech rushują na tego lightweighta. Jadę do ciebie, Bilbo. Ten no, ruch mówi do ściągnięcia. Dobra, okrążamy tych. Cały czas wydaje. Atakujemy te medy od tylca, jak się da. Kończymy lufę. Oj, chyba nas zerżnęli.
tych 6 jest. No ale mają tam wszystko wygrane. Ładnie. Do ogarnięcia jeszcze, spokojnie. Spróbuję zasić Arkhema. Dobra, a nasza Arta coś tam, jak ma łupanie, to niech łupie. Help. Arta istrzy, jak się da. Dobra, zamknęli nas już. No, raczej mamy przerąbane, ale... Na dół się idzie. Ktoś mi szartą trafić, dobra, ładnie. Dobra. A tą WZ-ką musi tam się też ruszyć trochę. Dawaj ocho na tego Isa. Nie szukaj wymówek. Szybcikiem. Raz, raz, raz. W podskokach. Lecę pędzą. Ładnie siruk. Dobra, już to mam ogarnięte. Skalpa ma full HP, także nikt najwyżej przyjmie, zajmie ich i... Wiadro nie ma szans. Swojemu? Wjechał mi pod lufę, już strzeliłam mnie. No to teraz fajnie. Ej, no bez jaj, no bez jaj, skarpy. Brak czerwony. Chcesz to przegrać, skalpel? Nie no, ogarnię, spokojnie. Haleczkami. Dobrze. No blendzie. Dobra, fokusuj Artą. Ferdek to w sumie mógłby jechać kapować spokojnie, ale... O, dobra, jest. Ale już nie zdążył. Dobra, taranuj go, taranuj dziada. Dobra, good job. Brawo, skalpo. Zabiłeś więcej niż masz na liczniku. Ja strzelałem 0, świetnie. No. Nieźle, nie? 2-1. No to go! Mapy. Dobra, my tak naprawdę skład lightowy, oni mają mocno heavy-kowy. No. Ja proponuję, żeby wszystkie te obiekty i E50 tutaj spróbowały zatrzymać te ich medy. My batami pojedziemy na lewo, spróbujemy zaświecić. Marta, niech klepie. Piątka z obiektem i grillem na razie tutaj na tej półeczce. Oni mają 4 magazyny. Tak jest. Zobaczymy co dalej. Ty, ja tu my trójką gdzie mam jechać? A na razie w bazie. I sami? A i sami. Is jest wolnym strzelcem. Super. Tutaj na prawo jeden bat na środek, niech zerknie. Tylko tak na razie bez wymiany ognia, nie? Ktoś by mógł zobaczyć tu. Na przejeździe byśmy coś plukali. No my tam jedziemy tymi sami. Skalpo, jak możesz to fokusuj najcięższe cele, dobra? Te piątki, te siódme. Tymi medami po prostu nie dajcie im się przelać przez... tam spota. Ja też. Zobaczymy co jest dalej.
Grilla oczywiście możesz zdejmować, śmiało. Dobra, tam mają medy. To musicie tymi heavykami też pomóc trochę medami. Tymi, na, co są tam na tym. Na środku są heavyki. Dobra, jedną piątkę tutaj zostawili. Dawaj, zrobimy tę piątkę. Cofaj się. Skalpo, jak ci idzie klepanie? Przejechali. To jest grill, to jest grill, to trzeba uważać też. Tam się przeleli. Dobra, musimy wracać, pomożemy tam na tamtej stronie. Jadą ciężkie. Jefa macie na plecach. Robimy te heavy na środku? No, tylko że za bardzo ich nie zrobiłem pewnie. Detrakowałem piątkę. Dawaj, będziemy tutaj... Na tyłek możemy jechać. No to dawaj, wywalmy to co mamy i uciekniemy. Ja mam cztery pestki. Kurwa, Arta. No mnie wali. Ładuję. Nie jest dobrze. Ja też ładuję. Chodź teraz tę piątkę zrobimy samotną, póki mamy czas. Słuchajcie, bo tutaj... Te isy dwa niech tego obiekta szybko wykończą i grilla, jak się da. Słuchajcie, T5-7, one się zaraz wystrzelą. Dobra, Johnny, robimy tego E5 koniecznie. 7 sekund. Siedźcie tą E5. Nie traf skalpa we mnie, co? Jedziemy na grilla? Przeładuj. Isy 7, dacie radę tego grilla jak najszybciej skończyć? Niech ktoś tak nawet wyjeżdżamy, nie... dostajemy w dupsko. A, dobra. Skalpo niech tam jeszcze, dobrze, pięknie. Czy grilla? E3, weź tam agresywnie ten T5-7 heavy, dobra, jak możesz. Ja też spróbuję tam na niego wjechać. Boisz tego grilla z lewej. 10 sekund. Tak, grilla już robimy. Obiekt na górce. Pięknie. Johnny, TVP. No, już jadę. Dobra, już pozrobiony. Pięknie. Obiekt. Dobra, atakujcie na heavyka, my robimy obiekta medami. Pięknie. No aż kur... AZP chyba musi zacząć grać CW. Kto chce ubić Artę? To jest zbalansowany team po prostu. Skupiaj tam, Skalpo. Skupiaj tam, ja ci wyświetlę. Brawo! Kto mi go zabrał?
No, wiadro, musicie potrenować. Proszę cię, ja nie mogę w lewo skręcać, bo cały czas kutrzy mam. Dobra, to dzisiejszą bitwę uznaję za wygraną teamu Turoka 3-1. A to już? No już, prawie 10, to nie będziemy, wiesz. O mój, a to ty musisz... Dziękujemy. Chyba, że jeszcze jedną chcecie. Dzięki. Taką po prostu for fun, bo już wynik jest znany. Dawaj jeszcze jedną for fun. Na dwójkę. Cały czas for fun, wiesz. No, dawaj na jakiś loltanka. Dobra, to jedziemy na lolkach. Na lolkach. No to lecimy, panowie, no, powodzenia. Dobra, słuchajcie, ponieważ tutaj nie ma co za bardzo się ten... Zróbmy jakiś YOLO Rush, taki solidny na koniec. Kill them all. Ale wszyscy razem, w kupie. Wszyscy razem. Proponuję, słuchajcie, od lewej dobra, strony... Dobra, to ja na froncie będzie. Pocisnąć od lewej strony, absolutnie 15, po prostu wyjeżdżamy, robimy siekę i tyle. Co z tego będzie, to będzie. Nie bronimy okay. Bizona? Nie. Nie. I bardzo dobrze. Bizon niech stoi na górce w ogóle, niech się nie rusza. A nie, Bizon tam jest na tych... Bizon niech umiera. Dobra, na lewo, do ataku, za honor, za ZP. Kto ubije wiadra, przejdzie do historii. Ja zwalałem już. Nie ma czasu, zostawiamy trupów za sobą. Nie wiem, co się dzieje, wiecie? Nie wiem, co tu się stało. Chyba nikt nie wie. Powiem wam, że lekko mi FPS-y spadły. Mi też. Jakieś OP PZ30, S35 wzięli. No, także tak. Plan był dobry. Także dla wiadro, udziału? Tak daliśmy na koniec, że wam przykro nie było. Tak, tak. Takie zwycięstwo na trójkach, żebyście poczuli, że coś tam jednak dacie. Ale jaką mieliśmy... Miałem panikę, jak żeście jechali taką chmalą, ale słabo poszło. Tak. Znaczy, u nas było tak, że jeden się wywrócił, wszystkim spadły FPS-y mocno i było wesoło. Okay. Ja rozumiem. Dobra, no co, dziękujemy serdecznie widzom obu streamów, zapraszamy na kolejne. Może to powtórzę. Ja nie oglądam. No i będziemy na YouTubie oglądać. Jestem ciekaw, jak to z waszej perspektywy wyglądało. O Boże, nawet sobie nie wyobrażasz. Było świetnie po prostu. Dobra, no to dzięki wiadro, dzięki także wszystkim. Dzięki wszystkim. Do następnego, hejka. 1-0 w dużych punktach. Tak jest. Dzięki. Tak.